Wielu osób zastanawia się, co będzie, jeżeli chodzi o kredyty frankowe w 2021 roku. Zarówno banki zastanawiają się, jak dużo napłynie nowych spraw w sądach, jak i frankowiczów. No, część zastanawia się, jak długo ich proces potrwa. Niektórzy się zastanawiają, czy właśnie rozpoczynać taką batalię sądową. I wydaje mi się, że jednak ten 2021 rok to może być taki rok przełomowy. W ostatnim czasie tyle było informacji o jednak pozytywnie zakończonych procesach, że no jednym z takich popularniejszych postanowień noworocznych, obawiam się, może być właśnie to, że frankowicze będą jednak postanawiali, żeby pójść do sądu. Część być może jeszcze chwilę zdecyduje się zaczekać, bo też trochę mówiło się o tym, że banki być może będą wychodziły z propozycją ugody. Komisja Nadzoru Finansowego zaproponowała właśnie bankom, żeby skorzystały z tego rozwiązania. No ale dużo zależy od tego, co banki zrobią. Jeżeli jakiś czas minie i banki jednak w ten sposób nie będą chciały porozumieć się z frankowiczami, no to też w miarę postępu procesów, w miarę pojawiania się pozytywnych informacji, tych wniosków może być coraz więcej. Oczywiście nie wiadomo, czy banki będą chciały podpisywać takie ugody, czy proponować takie ugody, no ale jeżeli by się taka ugoda pojawiła, to wiele osób może wtedy stanąć właściwie przed bardzo trudnym wyborem, dlatego że taka ugoda też powodowałaby wiele korzyści. Przede wszystkim proces bardzo często trwa bardzo długo. To jest to proces, który może trwać wiele lat, a taką ugodę właściwie można podpisać w przeciągu kilku dni. Podpisywany jest aneks do umowy i zgodnie z tą propozycją Komisji Nadzoru Finansowego taki kredyt no, mógłby być ponownie przeliczony tak jakby od początku był kredytem złotowym, a to drastycznie obniżyłoby zarówno zadłużenie, jak i ratę. Na przykład w przypadku takiego kredytu zaciągniętego w tym najgorszym momencie, czyli w sierpniu 2008 roku, kiedy frank kosztował trochę poniżej 2 zł, to w tej chwili zadłużenie przy takim kredycie to jest 400 tysięcy złotych, mimo że początkowo kwota wypłacona to była 300 tysięcy złotych. I po podpisaniu takiego porozumienia to zadłużenie z 400 tysięcy złotych spadłoby od razu do mniej więcej około 150 tysięcy złotych, a rata zmniejszyłaby się około z 2 tysięcy do około 800 zł, więc to jest bardzo istotny spadek. No ale z drugiej strony, gdyby taki proces udało się wygrać, gdyby taka umowa została uznana za nieważną, no to właściwie po podliczeniu tych wszystkich rat, które zostały już zapłacone, no to okazałoby się, że zadłużenie pozostałe do spłaty to jest tylko około 27 tysięcy złotych. Oczywiście mówimy tutaj o tym najgorszym przypadku, kredycie zaciągnięte w najgorszym możliwym momencie, więc przy kredytach uruchomionych przy wyższym kursie te korzyści mogłyby być trochę mniejsze, ale w dalszym ciągu, jak porównamy sobie spadek zadłużenia przy tej zmianie proponowanej przez bank, jak również przy unieważnieniu umowy, to zawsze to unieważnienie umowy wychodzi dużo, dużo korzystniej. No ale mimo wszystko nigdy nie ma pewności, że proces zostanie wygrany, nigdy nie ma pewności, jak długo on potrwa, więc jak spojrzymy sobie na obecne zadłużenie i obecną ratę, to i tak nawet takie porozumienie i tak bardzo istotnie poprawia sytuację takiej osoby. Więc część osób może oczywiście stanąć przed takim bardzo trudnym dylematem, co w takiej sytuacji zrobić. No i myślę, że każdy indywidualnie będzie musiał podjąć decyzję, ale wydaje mi się, że banki przynajmniej nic jak na razie na to nie wskazuje, banki raczej zbyt szybko nie będą wychodziły jednak z tymi propozycjami, dlatego że to tylko mogłoby skłonić kolejnych kredytobiorców do tego, żeby właśnie czy postraszyć bank procesem, żeby też mogli skorzystać właśnie z tego typu rozwiązania. Więc wydaje mi się, że banki jednak będą oczekiwały, ale mimo wszystko wydaje mi się, że jednak w 2021 roku dużo więcej będzie tych nowo rozpoczynanych procesów, bo po prostu napływa bardzo dużo informacji o tym, że jednak frankowicze wygrywają i widać, jak duże korzyści to przynosi, więc może to być rok przełomowy dla banków, bardzo trudny właśnie ze względu na bardzo dużą liczbę nowo napływających wniosków, choć no, nigdy nie wiadomo oczywiście, czy taki proces zostanie wygrany i jak długo to potrwa, więc być może banki jednak powinny rozważyć wyjście z propozycją ugody, bo w takim przypadku no, zyskuje klient, ale też zyskuje bank w tym sensie, że te koszty w takim przypadku dla banku nie są aż tak istotne jak przy przegranym procesie.